Przechodzimy do kolejnego projektu, do kolejnego projektu uchwały. Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Andrzej Gęba. Chciałem po pierwsze pomówić pytanie, dlaczego nie dostaliśmy akurat w przypadku uchwały właśnie pana Tokarza, to mam tłumaczyć, że wczoraj była komisja, w poniedziałek była komisja. No, nie zdążyliśmy otrzymać tej uchwały, natomiast wniosek Komisji Oświaty miał miejsce w zeszłym tygodniu, a nadal nie otrzymaliśmy tego na piśmie, tej uchwały, więc chciałem zapytać dlaczego. Po drugie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jestem w tej Radzie już lat kilka i powiem szczerze, że do tej pory nie miałem do czynienia z przewodniczącym, który tak sumiennie i z takim zaangażowaniem bierze i wypełnia swoje obowiązki jak kolega Mariusz. Jeśli chodzi chociażby ostatni przykład, więcej nie będę tutaj brał i może tak powiem, tych przykładów podawał, bo jest ich na tyle, że prawdopodobnie siedzielibyśmy tutaj do 8 wieczorem, ale chociażby jego zaangażowanie w sprawę organizacji obchodów rocznicy powstania Ordenu Śmierci. Naprawdę człowiek zaangażowany i jeśli chodzi o oświatę, i jeśli chodzi o kulturę, autor wielu książek i tak dalej. Naprawdę będzie nam trudno osobę, która będzie godnie tą komisję reprezentować, z tyloma pomysłami i tak dalej znaleźć na osobę przewodniczącego. Przykro, że pada taki wniosek z zupełnie, nie powiem, że błahego powodu, ale takiego, który powiedzmy, no nie ma głębszego jakiegoś, no bo dobra, powiem, sensu. Stało się, co się stało, kolega przeprosił, różnie bywa, każdego mamy lepsze dni, gorsze dni i to się może zdarzyć. Nie usprawiedliwiam tego w żaden sposób, bo takie słowa szczególnie na tej sali padać nie powinny, ale sam nie jestem, że tak powiem, wolny od tego typu uczuć, emocji i tak dalej. Myślę, że większość z nas również od czegoś takiego wolna nie jest. Więc uważam, że to akurat uzasadnienie nie ma kompletnie sensu, poza chęcią po prostu jakiejś własnej, prywatnej być może zemsty na panu Mariuszu. Szkoda, że po prostu odwołujemy osobę, która jest naprawdę bardzo mocno zaangażowana, która zna te zagadnienia i to od podszewki. Tylko tyle. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Przepraszam, pan Stanisław Szuf. Szanowni Państwo, z wielką przykrością też to się słyszy, że akurat odwołuje się kolega Mariusza z Komisji Oświaty, kolega radnego, który jest wiele lat w pracy i wiele lat prowadził tę oświatę, kto jak to, ale prowadził ją dobrze, znał się na tym wiele czasu i poświęcał na ten temat prywatnego i służbowego i tutaj w Radzie. I myślę, że no, jest to decyzja niesłuszna, ale jak to mówię, krew się musi lać dalej i widzę, że będzie się lała. Że na to musimy być przygotowani. Ja bym Panie Przewodniczący chciał się dowiedzieć, jakie uzasadnienie jest odwołania. Bo nie wiem, to ja też. No proszę powiedzieć, bo ja... Dobrze. Pan prawny Ryszard Widzia. Ja także się dziwię tutaj wnioskowi Komisji Oświaty, mając w pamięci ostatnią sesję marcową, wizytę pana marszałka, oznaczenie naszego radnego generalnie zasłużonego dla polszczyzny i następuje później wniosek o odwołanie pana przewodniczącego. Znaczy się tu dużo rzeczy się dzieje i myślę, że znaczy chciałbym, żeby się nie działo, ale się będzie działo. Dlatego dla mnie to jest rzecz taka, troszeczkę w mojej głowie skromnej miejskiej się to nie mieści, że człowiek zasłużony dla województwa polskiego, bo już nie mówię dla gminy Głowadze, ale województwa polskiego i człowiek, który gminy Głowadze potrafi w kraju promować, następuje poprzez prywatne, można powiedzieć, takie zajście, za które pan przewodniczący oczywiście przeprosił. Następuje wniosek o odwołanie. Dziękuję. Proszę, pan radny Cegłanicki. Może jeszcze?
jeszcze raz uzasadnię, dlaczego taki wniosek złożyła. W dniu 3 stycznia 2018 roku na sali posiedzeń Rady Miejskiej przewodniczący używał słów wulgarnych, nieprzyzwoitych i ordynarnych. Używanie takich słów nie przystoi żadnemu człowiekowi, tym bardziej używanie kulturalnego języka należy wymagać od przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. Nie należy pobłażać, tolerować takich zachowań. Należy od wszystkich wymagać pięknego języka. Dziękuję. Komisji Oświaty i Kultury uchwała na punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Wszyscy pracują. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja jest merytoryczna. Uchwała została podjęta. 11 radnych głosowało za, 10 było przeciw. Przystępujemy do kolejnej. Proszę, pan radny Migała. Panie przewodniczący, ja w takim układzie też składam wniosek rezygnacji z pracy w Komisji Oświaty i Kultury i bardzo bym prosił o wprowadzenie mnie do Komisji Budżetu. Dobrze, będziemy przygotowane projekty uchwał w odpowiednim momencie. Będziemy głosować zmiany porządkowe.